z tej strony Eliza, to jest kanał Zaszkowana ZHP. A dzisiaj, jak nie umalować się na pierwszą zbiórkę, jak nie popłakać się na pierwszej grze nocnej, jak dużą walizkę nie spakować na pierwszy obóz harcerski i które maliny dzikie zjeść i nie umrzeć, to zostańcie ze mną do końca. Lutego, czyli w Dzień Myśli Braterskiej, postanowiłam przyjść na swoją pierwszą zbiórkę harcerską. Ponieważ było to tak bardzo ważne święto harcerskie, no to w naszym mieście odbywała się gra miejska. Polegała ona na tym, że musieliśmy przejść przez dużą część miasta, pokonując po kolei punkty umieszczone w pewnych miejscach na naszej mapie. Ponieważ tego samego dnia miałam również egzamin językowy, to na tę zbiórkę przyszłam prosto z niego. Ubrana na golowo, w białą koszulę, odświętne spodnie. Dobrze, że miałam glany, a nie balerinki, bo pewnie wyglądałoby to jeszcze śmieszniej. I wszystko byłoby w miarę okej, gdyby nie to, że postanowiłam się również umalować. I byłam umalowana taką piękną, różową, jaskrawą szminką. I przez to, jak szliśmy całym patrolem, to najpierw było widać moje usta, potem mnie, a dopiero potem cały patrol. Tego dnia wszyscy śmieli się ze mnie. Pierwsze wakacje, po tym jak dołączyłam do harcerstwa, postanowiłam pojechać na obóz harcerski. I jak wiecie, łączy się z tym to, że trzeba się na ten obóz spakować. No i to wcale nie jest taką prostą sprawą i doskonale o tym wiecie. No i ja się spakowałam w taką wielką walizkę, sięgającą mi mniej więcej dotąd. I w dodatku była jeszcze różowa. No i nie byłoby z tym takiego problemu, gdybyśmy podjechali autokarem pod samą bazę obozową. Ale nie. Tego lata akurat pojechaliśmy w Bieszczady i mieszkaliśmy na wyspie, więc trzeba było najpierw te wszystkie walizki przewieźć motorówką, którą ta moja walizka przeważała. I jeszcze jak już dopłynęliśmy jakoś tą motorówką, to ta wyspa okazała się wielką górą i musiałam tę walizkę wtaszczyć na sam szczyt. I wiecie, harcerze oferowali mi pomoc, ale ja przecież byłam nową harcerką i musiałam zrobić to sama, no bo ja nie dam rady, przecież jestem harcerką. Oczywiście, że dam radę. No i wciągałam tę walizkę. I wciągałam. I tak minęło pół godziny, ja się zmachałam, ale przynajmniej będę wiedziała, że obóz harcerski i 50 par butów nie idą ze sobą w parze. Pierwszy raz jak pojechałam na biwak, odbywał się ono w okolicach mojego miasta. Spędziłam tam 2 dni, aż naszła pora na grę nocną. I wiecie, spędziliśmy tam już trochę czasu, więc miejsce nie było mi obce, było to w lesie, w dodatku wcale nie dużym, a ponadto wszyscy ludzie, którzy jeździli tam już dłużej, doskonale znali to miejsce. No i przyszła pora na grę nocną. Zostaliśmy podzieleni na patrole i tak się zdarzyło, że byłam do tego patrolu przydzielona jako jedyna z harcerzy starszych. Oprócz mnie było tam jeszcze 4 harcerzy, no i wpadłam w panikę, bo przecież to jest gra nocna, przecież jestem tam sama, bez starszych ode mnie osób. Wiecie, no przecież tyle rzeczy może się stać i w ogóle to się rozpłakałam. No niby bez sensu, bo te punkty były oddalone od siebie od 30 metrów, ten las był wszystkim doskonale znany. W dodatku kadra kręciła się po całym tym lesie i nie było szans, żeby coś się stało. Ale ja zaczęłam płakać i przydzielili mnie do innego patrolu. Nie, ta historia mi się nie podoba, ona nie jest śmieszna. NANI?! Pribetto dori 4-banchi no dżunin Dazuri fusai wa okagesama de watashi domo wa doko kara mitemo matomo na ningen desu toyu no ga jiman datta. Dazuri shi wa ana ake drill wo seizou shiteiru Graningz sha no shachou da. Sono kawari kyodai na kuchihige ga medatte ita. Okusan no hou wa yasete kinpatsu de nanto kubi no nagasa ga futsuu no hito no 2-bai wa aru. 垣根越しに Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Teraz już jest. Na obozie postanowiliśmy, że pójdziemy sobie całą drużyną na wędrówkę. W lesie, wzdłuż rzeczki, piękna pogoda. No i przy drodze rosły sobie piękne, soczyste malinki.
Ja oczywiście złapałam na niej ochotę. Drużynowa powiedziała, nie jedz tego, nie wiesz co to dokładnie jest. Harcerze powiedzieli, nie jedz tego, bo może być trujące. A ja powiedziałam, zjem, przecież jestem harcerką, jestem nieustraszona, na pewno nic mi się nie stanie. No i zjadłam. I strasznie rozbolał mnie brzuch i zaczęłam im tam dleć, było mnie dobrze. No i trzeba było mnie donieść na bazę. Najpierw trzeba było przenieść mnie przez taką rzekę. Potem chłopcy nieśli mnie na zmianę, bo byłam zbyt ciężka. A trzeba było mnie donieść aż do samego gabinetu pielęgniarki. No i zepsułam całej drużynie wycieczkę. I trzeba pamiętać, żeby jednak nie jeść wszystkiego, co znajduje się w lesie, bo niekoniecznie może być na pewno zdatne do spożycia. Historia nie dotyczy w sumie mnie, jest to historia mojego przyjaciela. Na obozie postanowił zdobyć sprawność trzech piór. Jest to sprawność, którą zdobywa się poprzez zrealizowanie próby, która polega na wyeliminowaniu przez 3 dni jakiejś rzeczy swojego życia, która jest niezbędna do przetrwania. Pierwszego dnia miał cały dzień nie jeść. Drugiego dnia nie mógł się odzywać, a trzeciego dnia musiał wybrać się samemu do lasu bez żadnych urządzeń i bez żadnej osoby, która by mu towarzyszyła. No i pierwszego dnia udało mu się bez problemu zrealizować tą próbę. Nie jadł cały dzień. Było mu na pewno bardzo, bardzo przykro, ale nie jadł. No i przyszedł czas drugiego dnia, który akurat przypadł na dzień naszej wędrówki w Bieszczady, aby zdobyć jakąś górę. Szliśmy, on już był po swojej upragnionej bóle z butynie, był przeszczęśliwy. No i doszło do robienia zdjęć na szczycie. Na tym szczycie jedna z drużyn akurat się ustawiała. Wszystko było elegancko, drużynowa czekała z aparatem i wtedy Wojtek zupełnie nieświadomie się sturlał centralnie na sam środek kadru. Wtedy drużynowa na niego krzyknęła: ej, słuchaj, weź zdjęć nam z kadru! A Wojtek, jako że jest przemiłym człowiekiem, zawsze pomocnym harcerzem i zawsze kochanym, to krzyknął przerażony: a to przepraszam! I uciekł. I właśnie w ten sposób zepsuł swoją próbę i zmarnował 24 godziny na głodniaka. Wszyscy się z tego śmiejemy. Jemu nie udało się do tej pory zrealizować sprawności, nie dostał tej odznaki, ale wszyscy za niego trzymamy mocniutko kciuki, żeby w końcu mu się udało. To byłoby tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie mi łapeczkę w górę. Udostępnijcie ten film znajomym, jeżeli chociaż raz się zaśmialiście. I subskrybujcie, będzie mi niezmiernie miło, a my widzimy się już za tydzień. Pa, pa, czuwaj!